Dzień dobry, Aleksandra Rybińska, witam w telewizji w Polsce.pl i zapraszam na przegląd prasy zagranicznej. I zaczynamy od tematu, który w ostatnich dniach, można powiedzieć, rozgrzał media i w Polsce, i za granicą. Jest to kwestia rezolucji przegłosowanej w Parlamencie Europejskim i przegłosowanym między innymi głosami polskiej opozycji, 6 europosłów Platformy Obywatelskiej. Jest to rezolucja wzywająca Komisję Europejską, by jednak podjęła kroki w kierunku wszczęcia artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej, który pociągnąłby na końcu za sobą odebranie Polsce prawa do głosu w Radzie Europejskiej. I zaczynamy od niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung, który z tej okazji podsumowuje 2 lata rządów PiS-u i analizuje sytuację systemu sprawiedliwości w Polsce. Tytuł brzmi: jak polski rząd rujnuje państwo prawa. Korespondent gazety Florian Hassel nie kryje swojego rozczarowania prezydentem Andrzejem Dudą. Jak pisze Hassel, Andrzej Duda to była wielka nadzieja demokratów na całym świecie, gdy zawetował 2 ustawy, które wchodzące w pakiet reform sądownictwa. No i teraz się okazało, jak pisze Hassel, że niestety prezydent Duda postanowił porozumieć się z rządem PiS i kompromis osiągnięty w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa w zasadzie oznacza, że reforma sądownictwa, taka jaką chciał ją Jarosław Kaczyński, zostanie zrealizowana i że polski rząd przejmie kontrolę już nie tylko nad Trybunałem Konstytucyjnym, który kontroluje od dawna, ale także nad Krajową Radą Sądownictwa i ostatecznie gdzieś tam z tyłu będzie zapewne, jak twierdzi Hassel, reforma ordynacji wyborczej, która również będzie oczywiście zrobiona tak, by grała na korzyść Prawa i Sprawiedliwości i by więc Jarosław Kaczyński, tak sugeruje Hassel, mógł rządzić wiecznie. No i Süddeutsche Zeitung czytamy również, że ta cała sytuacja jest bardzo nieprzyjemna dla polskiej opozycji, którą pan Hassel się bardzo martwi, a mianowicie jeżeli będą obsadzane stanowiska w KRS-ie, to opozycja będzie mogła obsadzić 6, a partia rządząca 9 z 15, natomiast dla opozycji polskiej jest to trudne, ponieważ jeżeli weźmie udział w tym procederze, no to w jakiś sposób będzie sankcjonowała stan rzeczy, czyli jakby przejęcie sądownictwa przez Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli nie weźmie w nim udziału w obsadzie tych stanowisk w KRS-ie, no to znowuż partia rządząca będzie mogła opozycji zarzucić, że znowu jest opozycją totalną, że blokuje i że w zasadzie nie pozwala na to, by wprowadzać jakiekolwiek, zdaniem polskiego rządu, sensowne zmiany. No i Florian Hassel martwi się oczywiście także dalszymi możliwościami zaostrzenia kontroli polskich władz nad krajem i nad obywatelami. Tutaj korespondent Süddeutsche Zeitung cytuje oczywiście Gazetę Wyborczą, w której wyczytał, że PiS chce stworzyć Agencję Ochrony Środowiska państwową, która potem będzie służyła do inwigilacji różnorodnych firm i osób prywatnych w ramach procedur kontrolnych, czyli że w ramach sprawdzania, czy dana firma przestrzega prawo w dziedzinie ochrony środowiska, ta agencja, czyli PiS, będzie wchodził do firm i będzie w jakiś sposób je inwigilował. No cóż, to jest opinia, którą można znaleźć w wielu niemieckich gazetach i zresztą nie jest to też rzadkością, że właśnie tam jest cytowana Gazeta Wyborcza. No i bardzo podobnym tonie pisze francuski dziennik Le Monde, chociaż francuski dziennik się koncentruje raczej na kwestii, w jaki sposób teraz Polskę ukarać. Gazeta przypomina, że rezolucja została przegłosowana w Parlamencie Europejskim dużą większością głosów i że nie pisze o tym, że także głosami polskiej opozycji i że w zasadzie to wszystko pięknie i ładnie, tylko że uruchomienie artykułu 7 niekoniecznie będzie takie proste, a po drugie nie wiadomo, czy nawet jeżeli zostanie uruchomiony, to rzeczywiście na końcu tej procedury te sankcje, o których jest mowa w tej rezolucji, rzeczywiście zostaną narzucone. Więc zdaniem Le Monde tak naprawdę w tej rezolucji chodziło o to,
Parlament Europejski chciał w pewnym sensie wyrazić poparcie dla działań Komisji Europejskiej. Jak wiemy, Komisja Europejska o artykule 7 mówi już od dawno i jak dotąd nie ma odwagi go uruchomić. I zdaniem Le Monde ta rezolucja to jest taki, no, to jest taka demonstracja, że Parlament Europejski jest po stronie Komisji i jeżeli dojdzie co do czego, to poprze ją w swoich działaniach. No, zdaniem Le Monde oczywiście to jeszcze nie oznacza, że ten artykuł 7, pierwszy etap tego artykułu 7 tej procedury zostanie uruchomiony, ponieważ potrzebny do tego jest w Radzie Europejskiej głos 22 państw, czyli 4/5 Rady Europejskiej. I zdaniem gazety, po tym, co się wydarzyło ostatnio w Hiszpanii, w Katalonii i po zabójstwie dziennikarki śledczej Dafne Caruana Galizia na Malcie, nie jest wcale pewne, że Malta i Hiszpania zagłosują za uruchomieniem artykułu 7. I w przypadku innych państw jak Węgry, Rumunia, to jest również wątpliwe. W związku z tym nawet nie wiadomo, czy pierwszy etap da się uruchomić, czyli w ogóle procedura będzie mogła ruszyć, a już tym bardziej, czy na końcu w ogóle Rada Europejska zagłosuje za sankcjami. W związku z tym, zdaniem gazety, bardziej prawdopodobna jest droga poprzez fundusze strukturalne, czyli gazeta sugeruje, że Francja i Niemcy będą naciskały na to, żeby jednak Polskę ukarać poprzez odebranie Polsce części funduszy unijnych albo poprzez powiązanie je z praworządnością. I zdaniem gazety tutaj nacisk rzeczywiście Francji i Niemiec jest najsilniejszy i można sobie wyobrazić, że to będzie przedmiotem rozmów, jak się zaczną w kwietniu nad nowymi ramami finansowymi Unii Europejskiej i że wtedy ten temat zostanie poruszony, tym bardziej, że po Brexicie Unii Europejskiej będzie brakowało w budżecie około 10 miliardów euro rocznie. No i przechodzimy do kolejnego tematu, a mianowicie do sporu między Europejskim Trybunałem Obrachunkowym a Europejskim Bankiem Centralnym, a mianowicie pisze o tym portal euractiv.com, unijny portal. No, unijni kontrolerzy skarżą się, że chcąc sprawdzić, w jaki sposób Europejski Bank Centralny, czy jaką rolę on odegrał w programie pomocowym dla Grecji, no zderzyli się ze ścianą, ponieważ Europejski Bank Centralny odmówił kontrolerom jakiegokolwiek dostępu do dokumentów związanych z tym tak zwanym bailoutem. A wcześniej Europejski Trybunał Obrachunkowy opracował raport o efektywności, czyli skuteczności ostatecznie tych programów pomocowych, które zostały zastosowane wobec Grecji, no i doszedł do wniosku, że były one dość nieskuteczne. To znaczy, że po tych wszystkich bailoutach, każdej sumie, które Grecja otrzymała, to kilka pakietów pomocowych, w zasadzie sytuacja Grecji pozostaje bez zmian, to znaczy zadłużenie wynosi 180% PKB i w zasadzie dodatkowo te programy pomocowe spowodowały, że grecka gospodarka znacząco zwolniła, popadła w recesję i w związku z tym Grecja do dziś nie wykaraskała się z tych wszystkich problemów. I tutaj unijny portal pisze, że oczywiście Europejski Bank Centralny zasłania się tajemnicą bankową, ale nie jest do końca zrozumiałe, dlaczego EBC nie chce współpracować z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i że to nie jest pierwszy raz i wcześniej już zdarzały się takie sytuacje. Podobnie jest zresztą z Komisją Europejską, ponieważ unijni kontrolerzy także krytykują sposób, w jaki Komisja Europejska uczestniczyła w ratowaniu Grecji. Zdaniem kontrolerów było to, no, były to działania głównie nietransparentne i że dzisiaj w związku z tym Grecja w zasadzie tkwi w tym samym miejscu, w którym była wcześniej. No i mamy ostatni temat, który no jest tematem troszeczkę smutnym i który również dotyczy Polski. Pisze o tym dziennik Die Welt. Mianowicie w berlińskim ogrodzie Tiergarten, to jest ogromny park w centrum Berlina, koczują tysiące bezdomnych. Jest to ogromne pole namiotowe i wielu z tych bezdomnych, czy nawet i większość, to są obywatele wschodniej Europy, to są obywatele unijni, Polski, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii. I ci ludzie tam koczują. Oczywiście na porządku dziennym jest, jak pisze Die Welt, pijaństwo i że dochodzi do napadów. Ostatnio nawet zdarzyło się tam morderstwo. No i
gazeta pisze o tym, że dobrze by było, gdyby ci ludzie rzeczywiście wrócili do siebie. I rzeczywiście w tej kwestii już został osiągnięty jakiś przełom, ponieważ ambasador Polski w Niemiec, profesor Andrzej Przyłębski, obiecał, że pomoże i że zostaną także oddane tutaj jakieś pieniądze do dyspozycji, po to, by tym ludziom kupić bilety i w jakiś sposób sprowadzić ich z powrotem do Polski. Mowa jest o około 2000 polskich bezdomnych. Według Die Welt są to ludzie, którzy nie chcą wrócić do domu, do Polski, ponieważ opowiedzieli rodzinom, krewnym i innym bliskim, że znaleźli pracę i dobrze zarabiają i nie chcą się przyznać do porażki. Natomiast park, piękny park, którym jest Tiergarten, stał się miejscem, gdzie w zasadzie nie można już przebywać. I to był przegląd prasy zagranicznej na dziś. Zapraszam na następny w poniedziałek.